Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Cześć, witajcie. Przyjechaliśmy do Mahmutlar. Jest tu dzisiaj bardzo, bardzo tłoczno, dużo aut, więc zaparkowaliśmy od razu tu na wjeździe, na ulicy. Przyjechaliśmy, bo jest sobota, a w sobotę w tym mieście jest podobno duży bazar. Od świtu do nocy. Zaczynamy nową serię na naszym kanale. No to się jeszcze okaże, bo to będzie zależało od Was, ale o tym opowiemy później, a na razie idziemy robić zakupy. Mamy liście laurowe. Świeżutkie. Świeżutkie i czaj taki specjalny na ból gardła. Pawła trochę boli gardło, więc no, akurat się przyda. Merhaba. Ale znaleźliśmy pyszne daktyle. Słuchajcie, po prostu mistrzostwo świata. Myślałem, że po wyjeździe z Maroka już nam się nie uda nic znaleźć w tym deseń, ale udało się. Truskaweczki? Truskaweczki. Jerym kilo. Może pan to uciąć? Zobaczcie na te pomarańcze. Takie piękne, po 15 lir. Chyba tylko w Turcji. Wszystko na pomarańczowo na polach teraz jest. 150 lir alak bu. Ben gerisini bilmem. 230 lira yani. Spasiba. Jabłuszka przetestowane. Te bierzemy. Oj, przepraszam. To z pół kilo może gruszek, bo ono nie poleży. Ogórki po 35, awokado 3 za 5 dyszek, takie bardzo ładne, także ale dobra cena. Widzę, że na tym bazarku to lepiej po rosyjsku się dogadywasz niż po angielsku. Naprawdę, słuchajcie, normalnie Turcy tak po rosyjsku doginają, że szok. Всем привет из Турции. Сейчас мы в Алане на рынке. Все продаем здесь очень свежее, очень вкусно, очень сладкое. Все фрукты, все овощи, все есть здесь. Большое спасибо. Мы ждем вам в Турции. Are you from Russia? Нет. Нет? На русском, пожалуйста, говорите со мной. На русском? Да. Турек? Да, я турак. Русик, турек? Да, я местный турак. Местный турак? Да, местный турак. То и хорошо говоришь по-русски? Да, я говорю на русском. О, хорошо. Пожалуйста. Тотальное заскочение. На 100% myślałem, że to jest Rosjanin, naprawdę. Ja też i tak już się trochę wkurzyłam, bo wszyscy do nas mówią po rusku. Tak, a tu nagle ciach. On jest z Turcji, tu jest z braciakami. Obieży świat, po angielsku mówi, po rosyjsku, po turecku. Papryka wygląda tak soczyście, że już się nie mogę doczekać, jak spróbuję w jakiejś pysznej sałatce. Jeszcze tym nie tylko jest bazar z owocami, z warzywami, ale również możemy kupić ubrania, torebki, kurtki. Także jest tutaj obszerny po drugiej stronie bazar z tymi akcesoriami, z tymi gadżetami. Oj, nie wiem, jak to nazwać, ale to jakiś daszek by nas zahaczył. My już po zakupach i muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam tureckie bazary. Porównując do Maroka, jest to po prostu bardzo relaksacyjna atmosfera. Nikt nas nie łapie za rękę. Można spokojnie pogadać. Dokładnie. A nakupiliśmy tych warzyw po prostu tyle, że nie wiem, no będziemy musieli wymyśleć, jakie potrawy z nich ugotować. Myślę, że spowodowane to było tym, że byliśmy już za warzywami stęsknieni, bo ostatnio już praktycznie zjedliśmy wszystko, co mieliśmy. No to żeśmy zaszaleli. Jeszcze i tutaj są pomarańcze. I tutaj jeszcze cała torba warzyw. Mały warzywniak nam się tu zrobił. Tak jak przewidywałam, zrobił nam się mały warzywniak. Ledwo zmieściło się to wszystko na blacie. No mnie najbardziej cieszą
świeże truskawki. Słuchajcie, pachnie nimi w całym wanie, musicie uwierzyć na słowo. Trochę się już lekko obiły, więc musimy je bardzo szybko zjeść. No, a te wszystkie warzywa, owoce, plus jakiś, nie wiem, ser, daktyle, przyprawy, zapłaciliśmy... Liś laurowy. Liś laurowy, sałaty, tak. Za to wszystko zapłaciliśmy 120 zł. Kupiliśmy też dwie piękne dorady, takie dosyć duże, za 52 zł w innym miejscu. Tylko przyjeżdżać na zakupy do Turcji. Pewnie się zastanawiacie, po co nam to wszystko, po co teraz Farah takie zakupy robiła, że ich van wygląda jak zieleniak jakiś. I kto to wszystko zje? Oczywiście powiemy wam o tym, ale już nie dziś. Dziś mamy jeszcze to wszystko, musimy jeszcze pochować, no, posprzątać. Dokładnie. Trochę zmęczyły nas te zakupy i cały dzień spędzony na mieście, także widzimy się jutro. Nadeszła ta chwila, że w końcu użyjemy naszych produktów z bazaru. Oczywiście nie wszystkich, tylko części z nich. I jak się pewnie domyślacie, będziemy gotować. Wiąże się to z naszym nowym projektem. Bo od teraz, od dzisiaj będziemy dla was gotować co środę. Wpadliśmy na pomysł, żeby robić taki kulinarny odcinek. Nie wiem, czy wam się to spodoba. Takie gotowanie w wanie. W naszym wanie, koło wana, może w czyimś wanie, może z lokalsami. Może z jakimiś gośćmi, których zaprosimy do gotowania, a może ktoś zaprosi nas. Także będziemy starali się urozmaicać te odcinki, jak również próbować lokalnych produktów z regionu, w którym aktualnie się znajdujemy. Będziemy się dzielić przepisami, naszymi przepisami, no i również inspirować się lokalną kuchnią. Także dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. A my tu już zabieramy się do gotowania. Dziś nasze kultowe danie, dorada. Trudno dostępna w Europie, w Hiszpanii ograniczają połowy, ponieważ w tamtych rejonach jest mała populacja tej rybki. W Turcji najwyraźniej jest jej mnóstwo, ponieważ jest wszędzie. W sklepach, na bazarach, no i jest przepyszna. Także zabieramy się za robotę. Jest nie tylko łatwo dostępna, ale również jest tania. Kosztuje 30 zł za kilogram, także no grzechem byłoby tutaj jej nie pojeść, więc jemy ją bardzo często i dzisiaj przyrządzimy w nasz tradycyjny, ale trochę inny sposób niż ostatnio. Cześć, jestem dorada w cebuli. Przeleżałam w lodówce całą dobę. Nic, tylko lód i lodówka. Jak nie lód, to lodówka. Dobrze, że mnie kurna jeszcze nie zamrozili. Ja już chcę do piekarnika, do ciepełka. Z rybką nie będziemy za bardzo kombinować, bo dobra jest sama w sobie. Dodajemy czosnek, cebulę, tak jak zwykle. Z tą tylko różnicą, że w cebuli leżała w lodówce przez całą dobę, więc będzie miała taki lepszy aromat cebulowy. Ryba się już nie może doczekać, żeby wskoczyć do piekarnika, więc szybko ją zapakuję tu w papier, ale najpierw jeszcze coś tam do niej dodam. Wczoraj ją też posoliłam. Poleżała w lodówce z tą cebulą oczywiście. Trochę pieprzu. Dodamy ze dwa listki laurowe. Świeżutkie. Masełko. Cebula też jest w środku oczywiście, także będzie przepięknie pachniała. I natkę pietruszki. Tak przygotowaną rybkę zawijamy w papier. Ja dzisiaj troszeczkę mniej zaangażowany w kuchni. Korzystam z okazji, zaparzyłem sobie gojnik, czyli szałwię libańską. Dowiedzieliśmy się, że jest bardzo zdrowa, działa na przeziębienia, na stany zapalne, zwalcza wolne rodniki i jest... Przeciwzmarszczkowo działa też. No i Monika powiedziała... Dawaj tą herbatkę. No właśnie. Ale po co ci? Ty nie masz zmarszczek w tym. No gdzie tylko wyglądasz? Ja to muszę pić, zaczekam zmarszczki na czole. Szałwię libańską najlepiej parzyć w 87 stopniach.
Nie można je zalewać wrzątkiem i maksymalnie 10 minut. No, naprawdę smakuje wyśmienicie. Nie wiem, jak opisać ten smak. Musicie... No jest podobna do normalnej szałwi, tyle że nie ma takiego ciemnego koloru, jest bardziej taka... Bardziej delikatna jest. Nie bardziej delikatna i taka jakby lekko miętowa. Smaczna, bardzo smaczna. Do ryby zrobimy smażone ziemniaki z marchewką, z bakłażanem i z czerwoną cebulą. Także Paweł, chodź, już masz co kroić i obierać. Pomoc na dłoń, tak? Pomoc na dłoń. Wszystko posiekane. Bakłażana trzeba oczywiście sporo posolić i poczekać chwilę, żeby wyciekła z niego ta woda, sok, odcisnąć to, żeby nie był gorzki. My najlepszą doradę jedliśmy w Hiszpanii, prawda? Tak, w okolicach Almerii. Tam pierwszy raz się w sumie skosztowaliśmy w takim wydaniu. Była tylko grillowana, posolona, praktycznie nie było tam za dużo przypraw. Było bardzo gorąco, jedliśmy w restauracji na plaży i do tej dorady były podane tylko zimne ziemniaki. Z oliwą. Tak, położone tak na oliwie z oliwek. Dla nas to był szok po prostu, no ale zaczęliśmy jeść i ta kompozycja smaków ryby i ziemniaka zwykłego w oliwie była po prostu przepiękna. Czasami tak się mówi, nie? Najprostsze dania najlepsze. Najlepiej smakują, dokładnie. Tym bardziej, że właśnie na upał te zimne ziemniaczki to był strzał w dziesiątkę. No, kolejna dorada, która mi najbardziej smakowała, to była dorada, którą przyrządziła Róża. Smażona, z patelenki. Święta. Mieliśmy na plaży ją. Przepyszna. No, była super, naprawdę. Róża, pozdrawiamy. Dobra, bo mi się cebulka pali. No, ciekawe jak nasza wyjdzie. Właśnie dostałem delikatny opiernicz od Moniki, bo ja mam czasami tak, że jak są warzywa już pokrojone, to lubię marchewkę sobie wciągać. No i było jej dużo, a już jest trochę mało. No przepraszam, Moni. Nie denerwuj się. Gdy ziemniaki są już lekko miękkie, dodaję bakłażana i tak jak Wam mówiłam, puszcza on sok, który odciskam. Ciśnij, Monia, ciśnij. A nasze ziemniaczki jak już miękkie, czy jeszcze nie? No już takie są lekko miękkie, marchewka też, cebulka fajnie się zeszkliła. A bakłażan nie potrzebuje tak dużo czasu, więc dodaję go już na koniec. I oczywiście kwintesencja smaku, czyli przyprawy. Dodaję trochę oregano, łyżeczkę. Sumak, jest to bardzo fajna przyprawa, lekko kwaskowa, lekko pikantna, lekko słona, więc nada tutaj fajnego smaku. Ale pachnie. W Polsce też sumak rośnie, jest to sumak octowy bodajże. Jest to właśnie odmiana sumaka jadalna, aczkolwiek nie można go palić na ognisku, bo dym, który się z niego wydziela, jest trujący. Tak jak dym z oleandra. Jeszcze trochę chili. Trochę? Czy trochę dużo? No tak. Ja lubię na ostro. Zależy jak ostro kto lubi. No tak, ja daję pół łyżeczki. Ale pachnie, musicie mi uwierzyć na słowo. Ten sumak robi robotę naprawdę w tym daniu. I trochę papryki słodkiej. Sól i podlewam trochę wodą, żeby się nie przypaliło. Oprócz walorów smakowych sumak dodaje się również po to, bo jest bardzo dobry na trawienie. Widzimy, że Turcy go dosyć dużo używają. Szczególnie do mięs, do kebabów, przyprawiają sałatki, cebulki, wszystko można do wszystkiego można dodać sumak. No, a nasze tłuste ziemniaczki też się lepiej strawi. Wow, ale pachnie. Mm,
Jak to wyszło, Moni? No wyszła piękna, tu jest jeszcze z niej wyciekł sos taki z masełkiem, więc poleję. No troszkę się przyjarała, ale to tak bardzo delikatnie, dlatego że nasz piekarnik jest po prostu malutki, ale daje radę, więc... Chyba zjemy z jednego talerza. Będziemy mieli zmywania. Naprawdę? Mhm. Van life. To będzie na ości. Okej. Okay. Czyli mamy obiad na dwa dni. No, ta ryba jest tak dobra. Dobra, na ości. Ona prawie nie ma ości. Wydaje mi się, że ryba mogłaby się piec troszeczkę krócej. Trzymaliśmy ją godzinę. Godzinę, no bo tak jest 8-10 minut na 100 gram ryby, a to były takie mniej duże, więcej, no. 750 gram jedna. 700, no. Więc to tak 70 minut, no tak godzinę była pieczona. Mhm. No, godzinę, można krócej. Zależy jaki się ma piekarnik. W takim domowym na pewno można piec krócej. Ale jest soczysta, bo była zawinięta w papierze. Tak, bardzo dobra. Nie jest wysuszona, także chyba dobry czas. Najlepszym dowodem na to, jak ryba była pyszna, jest to, że na talerzu nie zostało nic. Wszystko zjedliśmy, więc musicie uwierzyć nam na słowo. No co, nam pozostało jeszcze tylko zmywanie. No, ja zmywam, bo się troszeczkę ślizgałem dzisiaj z robotą, także ja zmywam, zgłaszam się. Dajcie jeszcze znać w komentarzach, czy podoba Wam się nasz taki vlog kulinarny, czy będziecie chcieli coś takiego oglądać. No my co, będziemy się z Wami żegnać, bo jeszcze to całe sprzątanie przed nami. Dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, jak jeszcze ktoś tego nie robi i widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się cieplutko. Hejka. Hej.